Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Maciej Gierz, Wizja Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Napotkałem na waszej stronie taką publikację Dekarbonizacja przemysłu ciężkiego kosztowna, ale w zasięgu polskich przedsiębiorstw. Dlaczego w Polsce potrzebujemy dekarbonizacji? Dlaczego przemysł ciężki w Polsce musimy zdekarbonizować? Powodów jest kilka. Oczywiście najważniejszym z nich jest walka ze zmianami klimatu, no i wiążąca się z nią polityka Unii Europejskiej, a również Polski, zmierzająca do dekarbonizacji. A co się z tym wiąże? Również swego rodzaju walka o konkurencyjność polskiego przemysłu, bo przemysł oparty na paliwach kopalnych tradycyjnie może się w najbliższych latach borykać z jednej strony z rosnącymi kosztami wytwarzania np. energii do procesów przemysłowych, no ale też przede wszystkim właśnie z rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS. Więc to są główne przyczyny, dlaczego warto zdekarbonizować polski przemysł. No dobra, to skoro znamy już przyczynę, to teraz pytanie, dlaczego powinniśmy ten przemysł ciężki zdekarbonizować? Na czym ta dekarbonizacja powinna polegać? Tak, dekarbonizacja przemysłu powinna polegać na zmniejszeniu jego emisji gazów cieplarnianych, czyli chodzi tu przede wszystkim o dwutlenek węgla. I w idealnym scenariuszu polityka Unii Europejskiej tak zakłada, że do 2050 roku dążymy do neutralności klimatycznej, czyli jakby zerowych emisji netto. A po 2050 nawet do ujemnych emisji, czyli że w Unii Europejskiej będziemy mieli większe możliwości pochłaniania tego dwutlenku węgla i składowania go niż rzeczywiście emitujemy. No i te działania mogą przybrać różną formę, od właśnie zmiany źródeł zasilania procesów przemysłowych, poprzez też na przykład wykorzystywanie różnych zastępników, na przykład w produkcji cementu, które odznaczają się niższą intensywnością węglową, czyli na jedną jednostkę produkcji danego dobra po prostu przypada mniej wyemitowanych emisji. Więc takie dwie główne ścieżki bym wskazał. Teraz pojawia się pytanie, bardzo często w debacie publicznej podnoszone, że polskich przedsiębiorstw, polskiego przemysłu ciężkiego nie stać na dekarbonizację. Jak to wygląda? Jakie są wnioski wynikające z waszego badania? Tak, no właśnie przy takich pytaniach zawsze mieć, moim zdaniem przynajmniej, warto mieć pewien punkt odniesienia. System EU ETS, czyli uprawnień do emisji, które muszą zakupować albo dostają w ramach darmowych alokacji, to między innymi huty stali, cementownie i podobne zakłady przemysłowe, jest skonstruowany ten system tak, że ta cena uprawnień będzie rosła. Może nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć dokładnej trajektorii, ile będzie kosztowała za rok, dwa, trzy emisja jednej tony dwutlenku węgla, no ale wiemy, że cena tych uprawnień będzie rosła. Dodatkowo ostatnio weszły regulacje o węglowym podatku granicznym w Unii Europejskiej, tak zwany CBAM. I co się z tym wiąże? On też wprowadził pewne zmiany właśnie w systemie handlu emisjami w Unii Europejskiej. Także od 2026 roku będą stopniowo wycofywane darmowe uprawnienia do emisji, a w 2034 zostaną one całkowicie wycofane. Czyli oznacza to mniej więcej tyle, że w perspektywie dekady, już za 10 lat, absolutnie każda wyemitowana tona będzie kosztowała przemysł jakąś sumę pieniędzy. No na tę chwilę ciężko określić jaką. Więc wydaje się, że rozważania nie powinny iść w kierunku tego, czy nas stać, czy to zrobić, a zasadniczo co zrobić, bo
no dla wielu branż właśnie ta perspektywa 34 roku jest, no, tak pół żartem, pół serio, bardzo motywująca, żeby jednak się zdekarbonizować do tego czasu. Tak. To teraz chciałem zapytać o to, skoro o finansowaniu jest mowa, z jednej strony wspominałeś o tym, jakie będą koszty związane z brakiem tej dekarbonizacji, natomiast bardzo często w przemyśle, kiedy nie masz swoich pieniędzy, te pieniądze musisz pożyczyć, ewentualnie pozyskać na to grant. Jakie tutaj widzicie możliwości i jakie, o jakich inwestycjach, o jakiej skali tutaj mówimy? Tak, w naszym raporcie, do którego przeczytania oczywiście zachęcam, bo tam też jest więcej na przykład metodologii tych badań dla osób zainteresowanych, niż jestem w stanie teraz opowiedzieć. Właśnie zbadaliśmy potrzeby finansowania dla wysiłków dekarbonizacyjnych polskiego przemysłu i co ciekawe, okazało się, że w przypadku sektora stalowego i sektora chemicznego te konieczne nakłady inwestycyjne na dekarbonizację no są jakby w zasięgu tych sektorów. One nie odbiegają zasadniczo od nakładów inwestycyjnych ponoszonych do tej pory na różnego typu inwestycje. Tutaj troszkę, że tak się wyrażę, odstaje sektor cementowy, którego potrzeby inwestycyjne są no wiele, wiele wyższe niż dotychczasowe nakłady inwestycyjne. No, chociaż tutaj należy pamiętać, że produkcja cementu jest specyficznym pod tym względem redukcji emisji sektorem, bowiem około 2/3 emisji w procesie produkcji cementu nie pochodzi ze źródeł zasilania tego procesu, a po prostu z samej reakcji chemicznej rozpadu węglanu wapnia. Oznacza to mniej więcej tyle, że nawet gdyby cała cementownia przestawiła się na odnawialne źródła energii, no to eliminujemy tylko 1/3 emisji. 2/3 emisji to są tak zwane wciąż emisje procesowe, które mogą zostać wyeliminowane praktycznie przy obecnym stopniu zaawansowania technologii przez technologię wychwytu i składowania dwutlenku węgla, czyli CCS. No i te technologie z racji tego, że są wciąż rozwijane, brakuje w Polsce takich instalacji na dużą skalę, no pozostają na tę chwilę drogie. Ale należy też właśnie pamiętać o tym, że mówimy tutaj o perspektywie kilku lat i dzisiaj CCS może się wydawać drogi, no ale z perspektywy wzrostu cen uprawnień, no w perspektywie dekady może się okazać po prostu jedyną opłacalną opcją. Taka ciekawostka, że trochę, no nie takiej odległej historii, ale no troszkę ponad 10 lat temu rozważano montaż instalacji CCS w elektrowni Bełchatów i wtedy właśnie jednym z powodów, dla których odrzucono ten projekt, była niska cena uprawnień do emisji, które wtedy oscylowały w granicach powiedzmy 4 euro, co z perspektywy dzisiejszych cen uprawnień, no tak. No dobra, ale skoro wspominałeś na początku o tym, że Unia Europejska wyznacza nam pewne cele dekarbonizacyjne, dekarbonizacji przemysłu, to nie jest chyba tak, że Unia Europejska zostawia nas tylko z tak zwanym kijem. Unia Europejska również dla Polski przygotowała pewną marchewkę, również finansowanie. Jak to finansowanie ze strony Unii Europejskiej wygląda i czy tutaj są jakieś perspektywy, że ta dekarbonizacja polskiego przemysłu będzie po prostu tańsza, a co za tym idzie szybsza? Tak, jak najbardziej. No, z jednej strony to o czym mówiłem odpowiadając na poprzednie pytanie, też widzimy potencjał finansowania prywatnego, czyli na przykład, żeby te sektory no po prostu na rynku komercyjnym poszukały tych pieniędzy. Tutaj szczególnie sektor cementowy, o którym też wspominałem, charakteryzuje się relatywnie niskim zadłużeniem, więc ta przestrzeń do
zaciągnięcia większej ilości długu jest, no ale jak najbardziej są też środki z Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że Polska czerpie też zyski ze sprzedaży uprawnień do emisji i te pieniądze w założeniu dyrektywy ETS przynajmniej w połowie powinny być przeznaczone na właśnie działania dekarbonizacyjne. Niestety w ostatnich latach różnie z tym bywało, no ale te środki są. Jest też fundusz modernizacyjny. Polska jest też beneficjentem funduszy unijnych, jakby dedykowanych krajom o tej właśnie wysokiej intensywności węglowej. Więc te środki unijne jak najbardziej są, no czego też dowodem jest na przykład udzielony 2 lata temu dofinansowanie z Funduszu Innowacji dla cementowni Lafarge na Kujawach, gdzie cementownia ta dostała dofinansowanie bodajże nawet 60% kosztów CAPEX na właśnie instalację wychwytu dwutlenku węgla właśnie z procesów przemysłowych, więc też wspólny projekt Lafarge i Orlenu zakładający zbieranie emisji z tych dwóch zakładów przemysłowych i transportowanie ich do hubu nad Bałtykiem i to potem dalej do miejsca składowania na Morzu Północnym jest też projektem PCI w Unii Europejskiej, czyli projektem wspólnego zainteresowania, wspólnego interesu. Więc tak, no, to już się dzieje i należy trzymać kciuki, żeby działo się tylko więcej. A czy w Polsce i ewentualnie jakie bariery napotykają przedsiębiorcy przy finansowaniu dekarbonizacji? Mam tutaj na myśli bariery na poziomie politycznym, regulacyjnym, bo o barierach finansowych już trochę mówiliśmy. Tak, no Polska nie ma jednej zdefiniowanej strategii dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, no co jest swego rodzaju problemem, bo te wysiłki są rozbite na różne dokumenty strategiczne, które też, to niestety ze smutkiem należy przyznać, nie zawsze bywają aktualne, jak na przykład polityka energetyczna Polski do roku 2040, która już w momencie przyjęcia ostatniej rewizji była nieaktualna. No, na przykład zakładała drastycznie niskie ceny ETS-u, więc no, brak jest troszkę tego myślenia strategicznego, jakby jego zebrania w jednym miejscu, głosów interesariuszy. No ale też są różne specyficzne bariery dla poszczególnych technologii, tak, bo należy pamiętać, że mówimy o bardzo szerokim pojęciu dekarbonizacja przemysłu ciężkiego. Dla każdego sektora to będzie oznaczało coś innego, no i każda z tych poszczególnych technologii ma jakieś swoje wewnętrzne wyzwania. Na tym właśnie no, wspominaliśmy już CCS, czyli wychwytywanie, składowanie dwutlenku węgla. Na tym polu na pewno wyzwaniem na tę chwilę wciąż pozostaje transport dwutlenku węgla, który zgodnie z polskim prawem, jakby preferowaną metodą transportu są rurociągi. No co jest o tyle problematyczne, że dużo emitentów, zakładów przemysłowych zlokalizowanych jest na południu kraju, a ten dwutlenek węgla raczej chcielibyśmy zatłaczać albo pod Morzem Bałtyckim, albo wyeksportować go jeszcze do Norwegii na Morze Północne, no co tworzy konieczność budowy no, ogromnej infrastruktury rurociągowej z południa na północ kraju. No, podczas gdy możliwe byłoby na przykład transportowanie tego dwutlenku węgla przy pomocy cystern, bądź to najpewniej kolejowych, co niestety w obecnym jakby reżimie prawnym nie uprawnia do odliczenia tych emisji z puli emisji emitenta, więc tu na pewno oczekujemy na zmiany, które by bardziej zliberalizowały ten sektor transportu dwutlenku węgla, tak żeby można go było transportować nie tylko rurociągami.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę wszystkich zainteresowanych lekturą tego ciekawego opracowania. Zachęcam do wizyty na stronie www.wize-europa.eu, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Maciej Giers, Fundacja Wize Europa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.